Witajcie, moi kochani. Witam Was nowym sprzętem. Zobaczcie, ile tu jest wszystkiego. Pierwszy sprzęt to dostałam od męża na urodziny. Jeszcze nie mam urodzin, ale właśnie chciałam szybciej, miesiąc przed urodzinami, bo wtedy zaczęłam chodzić na siłownię i potrzebowałam takich słuchawek. Powiem Wam, że to jest super urządzenie. Ktoś wymyślił takie słuchawki. Akurat mam z Philipsa, ponieważ widziałam właśnie, że dużo osób na siłce ma takie słuchawki, sobie słucha muzyki, no i idzie się oderwać, naprawdę, jak się tutaj słucha muzyczki, no bo wiadomo, że na siłowni też puszczają muzykę, nie, ale no, to jednak nie jest taka muzyka, którą ja preferuję, a tutaj mam po prostu w telefonie, zrobiłam sobie tam taką biblioteczkę i sobie puszczam muzyczkę i lepiej mi się ćwiczy, ale to tak biorę, jak idę na siłkę. Na zajęcia oczywiście nie, bo na zajęciach to tam trenerka puszcza muzę. Później mąż kupił, ponieważ Marta powiedziała, że potrzebuje też słuchawek, nie tylko takich, ale też bezprzewodowych, bo te z kabelkami to wiadomo, że ja to się tak pokręcę, pozawijam, że w końcu się uduszę tymi kabelkami, więc takie oto właśnie słuchaweczki mi bezprzewodowe wziął i tutaj jest taki kabelek i one wyglądają tak, nie wiem, czy uda mi się otworzyć, z tego względu, że to jest wszystko tutaj na magnes zamykane jedną ręką i jeszcze przy moich tych paznokciach. O, a właśnie, bo ja tutaj Wam wyciągłam gdzieś, czekajcie, żeby pokazać, gdzie to jest. No, gdzie ja to a tu jest ta słuchaweczka, więc tu jest w środku takie i właśnie, tu jest taka słuchaweczka, zobaczcie, tu fajnie, że jest takie to miękkie, jest takie tutaj mięciutkie, więc jak włożymy w ucho, to nie będzie tak cisło, no i takie. Także mnie coś takiego jest potrzebne, bo nieraz w aucie, autem jak jadę, no to ja na przykład nie mam tego komputerka w aucie, gdzie po prostu mogę tylko nacisnąć i rozmawiać sobie i na całe auto słychać, jak rozmawiam. No mój mąż kupił teraz sobie, wiadomo, lepszy model, no nie sobie w sumie, bo to jest rodzinne auto, tylko że mówię, że sobie kupił, bo on częściej z niego korzysta, bo jeździ do pracy tym samochodem. Też Peugeota kupił, tylko takiego wysokiego. I co? I białego, ja mam czarnego Peugeota. I właśnie on ma ten komputerek tam wbudowany już, że tylko jak Marta dzwoni, widzi, że dzwoni wredna żona, naciśnie, no i oczywiście słyszy przez cały ten samochód, jakby tam ktoś siedział, nie? Nie daj Boże, to by słyszał, co ja mówię. Więc on taki bajer ma, no ja nie mam. Więc taka słuchaweczka, takie słuchaweczki mi się przydają. Nie tylko zresztą, jak na przykład gdzieś będąc, na przykład w galerii czy coś, to też się przyda. Następnie powiedziałam, że przydałby się tablet, ponieważ my mieliśmy, ale nam się zepsuł, mąż wyrzucił i bo się nawet nie opłacało naprawiać. Taki właśnie oto tablet. Nie wiem, jakie on ma. Wiem, że jakieś funkcje ma takie, że mogę tutaj oglądać Netflixa, telewizję, mogę się połączyć telefonicznie z kimś. Może to też być jako na przykład, jakbym dokupiła tutaj klawiaturę, to by był taki mini laptop, więc to już jest taka wyższa liga, że tak powiem. O, widać mnie. Wyższa półka, jeżeli chodzi, czekajcie, tu gdzieś włączę. O te, no mówcie co. Boże. Teraz powiem Wam, że tyle tych urządzeń jest, nie? Że człowiek może zwariować i nie nadąża za tymi młodymi ludźmi. Więc to jest taki laptop i tutaj można, no mówię, oglądać telewizję, Netflixa, mogę połączyć się telefonicznie, mogę też go zastosować jako na przykład do czytania książek, mogę też właśnie kupić, dokupić taką klawiaturkę i mieć taki mini laptop. Ale słuchajcie, pokrowiec na takie coś, nie? Bo on jest taki z tych dużych, tych większych. Kurczę, kosztuje aż 150 zł. Także nieźle. Dobra, ja to odstawiam, bo nie chcę, żeby tu paluchy były. No i to tyle. Chciałam Wam po prostu pokazać, jakiego mam cudownego, wspaniałego męża, który mnie czasami naprawdę doprowadza do szału, bo to nie jest tak, że on mi tylko kupuje wszystko, co chce, bo tak sobie kupujemy nawzajem. Ja podsłuchuję też nieraz, co on chce, wtedy mu kupuję. I on tak samo podsłuchuje, na przykład jak ja coś powiem, no to też wtedy tego szuka i też kupuje. Także to nie jest tak, że to w jedną stronę działa. Ale mówię, pokażę Wam właśnie, że nie, ostatnio kiedyś mnie w filmiku Wam właśnie mówiłam, nie, że mnie mąż tak zdenerwował, że mnie nerwy szarpały. No ale teraz przynajmniej
odpokutował swoje winy. Nie, no żartuję. Dobra, kończę, już nie bredzę i nie przynudzam Wam. Widzimy się później. I jest to, moi kochani, jeszcze na chwilę chciałam Wam nagrać. Jeszcze na chwilę chciałam Wam nagrać to, co kupiłam w Rossmanie. Nie ma tego dużo, ponieważ tak na szybko chcę Wam pokazać, bo się spieszę, ponieważ chcę jechać do Lidla jeszcze, a później jeszcze w jedno miejsce, gdzie muszę coś ważnego załatwić. Więc lecimy. Kupiłam oczywiście co? Biżuterię. I teraz tak, słuchajcie, to są kolejne kolczyki, które mi się bardzo podobały w C&A-u. Kiedyś teraz kupowałam, też kupiłam właśnie kolczyki ze C&A, znaczy Boże, kupiłam kolczyki takie, jak były kiedyś w C&A-u i one mi się bardzo podobały, ale zwlekałam, zwlekałam, no i kiedyś byłam w Rossmanie, teraz niedawno, no i były też w Rossmanie i to było prawdziwe srebro, więc kupiłam. I później też jeszcze w C&A też mi się jedne też podobały, srebrne, ale też nie kupowałam, bo mówię, ach, może niepotrzebne i tak dalej, ale cały czas mi się działy w głowie. No i dzisiaj poszłam do Rossmana koło siebie i one były, mówię, nie, no dobra, to już jest znak, że muszę je kupić. I też są one ze srebra. O, to są takie, znaczy takie w sensie, że tutaj jest srebrne, one są srebrne. Już Wam pokazuję, jakie to są, czyli takie. Tak mi się one podobały, tak by były z kamieni Swarowskiego, naprawdę. Przepiękne, oczywiście na wkrętki. Ostatnio mi idzie na właśnie jakieś takie kolczyki na wkrętki. No i kupiłam, ale to nie jest ani ze stali chirurgicznej, ani srebrny pierścionek. I to jest taki pierścioneczek. O, chciałam po prostu mieć na ten palec. I za niego dałam, aha, nie powiedziałam tamtej ceny. Ja mam w rozmiarze L, bo ja mam grube te palce i tutaj jeszcze mam takie kości, więc 30 zł, a te kolczyki kosztowały 50 zł. Później kupiłam oczywiście takie chusteczki odświeżające, bo zawsze są potrzebne, w ogóle powinnam zająć się pazurami, bo ostatnio są w krytycznym stanie i długie już mi się naprawdę zrobiły, ale no nie mam nawet kiedy. Później kupiłam takie gumki, szukałam gumek takich, wiecie, żeby były takie mocne, solidne, takie, żeby trzymały te włosy. I kupiłam 5 sztuk takich i tutaj niby jest to, jestem z odzysku, kupuj świadomie i za 5 sztuk zapłaciłam albo 5 zł, nie, 6 zł, 6 zł zapłaciłam. I udało mi się zakupić filtr za 11 zł z magnezem. Nie szłam po filtr, ponieważ jeszcze mam nowy, ale... jak mówię, za 11, to biorę. Dobra, i to by było tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy w Rossmanie. Małe, ale i tak kosztowały mnie 100 zł ze względu, tam z groszami, ze względu właśnie na te kolczyki, biżuterię. Kończę, moi kochani, szykuję się szybko i słoneczko teraz fajnie wyszło, jak fajnie teraz słoneczko wyszło, naprawdę, aż ojej, a było tak ponuro i tak troszkę tak chłodno, a teraz jest pięknie. Więc ja się już szykuję, ubieram się i lecę do Lidla. Jak kupię piżamę albo cokolwiek jeszcze tam jeszcze kupię, to się z Wami dzisiaj połączę, a jak nie, no to będziemy się widzieć jutro. Także widzimy się albo jeszcze dzisiaj, albo jutro, zobaczymy. Także do zobaczenia, moi kochani. I jednak, moi kochani, jeszcze się łączę z Wami w tym samym dniu. Zobaczcie, o, zakupy z Lidla, jakie poczyniłam. Dwa razy woda alkalia. Nie wiem, ale u mnie nie ma tych małych butelek, nie wiem dlaczego. Tylko te duże, wielkie lufy, a przydałaby mi się mała. I teraz słuchajcie, zakupy dla całej rodziny zrobiłam. O Boże, najpierw dla siebie kupiłam, dla siebie i dla męża, pościel z mikrowłókna satynowego. Co prawda nie lubię tego, co za bardzo, tego mikrowłókna satynowego, ale miałam zniżkę ze względu na to, że miałam apkę z Lidla i ona mi wyniosła 44 zł, więc stwierdziłam, że się opłaca i grzech by było nie wziąć. No ja mam tu wiadomo rozmiary 220 na 200, bo mamy dużą kołdrę. I to jest taka, dwie poduszki. Ona taka jest ciemna, czarna, no ja taką nawet lubię, takie kolory. I teraz zakupy dla całej rodziny. Dlaczego? Piżamy, piżamy i jeszcze raz piżamy. Dwie piżamy. Jedna jest dla taty, bo... powiedział, że mam kupić, jak będę. Druga jest dla męża.
Mąż nie mówił nic, że chce, ale jemu wzięłam. Jedną też dla mamy wzięłam. I teraz dwie piżamy wzięłam dla siebie. Dlaczego dwie? Dlatego, że nie wiem, czy M-ka mi będzie pasować, czy może L-ka. To jest L-ka, bez opakowania niestety. Ktoś oczywiście zostawił bez opakowania i tak rzucił. To jest taki wzór. Chyba widać dobrze, jest tutaj tak jakieś kwiatki, coś tam. Aha, to jest kieszoneczka taka, o. Coś takiego. Z tyłu jest gładka, a spodnie mają taki wzór. I nie wiem, jaka będzie mi pasowała, czy M-ka, czy L-ka, więc mówię, biorę te dwa rozmiary dla siebie i spadam, bo powiem Wam, że miałam dosłownie, naprawdę, wierzcie mi, 10 minut do tego, żeby dojechać do punktu, gdzie miałam coś ważnego, pilnego do załatwienia i po prostu byłam, brzydko mówiąc, posrana. Ja po prostu, jeszcze koryk taki, jak nie wiem, mówię, nie, na pewno na bank nie zdążę, ale zdążyłam na ostatnią chwilę, na szczęście. Dobra, jestem tak zmęczona dzisiejszym dniem, że go mam dosyć. Jest po godzinie 16. Jeszcze ani obiadu nie jadłam niczego, tylko pół drożdżówki rano. Więc takiej dobrej drożdżówki na maśle robionej z tymi, z kurszonką. I to wszystko. I elektrolity wypiłam, to wszystko. Jak wróciłam ze siłowni, więc teraz robię sobie jedzonko, kawusia i mnie już nic nie obchodzi, chociaż nie, jeszcze mnie obchodzi, jeszcze później wyjdę z Amorem i chciałabym się za te pazury wziąć, ale nie wiem, czy się wezmę. Dobra, to ja teraz już kończę, już dzisiaj się nie będziemy widzieć, ale myślę, że może jutro, pojutrze zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, nie? Dobra, to do zobaczonka. Witajcie moi kochani w kolejnym moim dniu, moim i Amorka, bo Amorka słychać oczywiście. Zdenerwował się, bo gdzieś tam u sąsiadów stukanie, pukanie usłyszał. No i dzisiaj na śniadanie mam takie tutaj płatki, które zakupiłam w Biedronce i powiem Wam, że zachciało mi się wrócić do dzieciństwa i dlatego miałam ochotę na te właśnie takie kółeczka z miodem. Niby ma tutaj witaminy, żelazo, bez oleju palmowego. No nie wiem, może to jakaś ściema, ale miałam ochotę na takie coś, wrócić do dzieciństwa i posmakować tych takich właśnie chrupiących płatków z dodatkiem miodu. I oczywiście kawusia też musi być. Także zaczynam ten cudowny, piękny dzień i mam nadzieję, że Wy również razem ze mną, oglądając po prostu mój filmik. A za oknem, moi kochani, takie niebo jest. Gdzieś tam przebija się, widzicie słoneczko, przebija, ale przebicie coś nie może, niby chce, wychodzi. A tutaj znów, o, już są jakieś chmury, także no teraz już tak będzie, no. Już nie ma co liczyć na gorące, piękne dni. No jesień, w końcu mamy jesień. Powinnam się zabrać za mycie okien, ale po prostu mi się nie chce. Powiem szczerze, mam lenia i nie lubię myć okien i mi się po prostu nie chce. Także wybaczcie za te brudne szyby. A tutaj, jak widzicie, naszykowałam sobie wczoraj torbę i tak ją rzuciłam, ponieważ naszykowałam sobie na siłownię, że pójdę, ale niestety dostałam okres. Także no, już wiedziałam, że nie pójdę, nie wiem, koło godziny drugiej się jakoś tak obudziłam. No i już wiedziałam, bo już zaczął mnie brzuch boleć, więc no niestety, a wczoraj jeszcze wieczorem dobrze się czułam, więc mówię, naszykuję sobie już torbę i dzisiaj rano wyskoczę sobie na siłkę, ale niestety. No nic, ale co się odwlecze, to się nie uciecze. Amorek, gdzie ty jesteś? Gdzie Amorek mi zginął? On tam lubi wchodzić za firanę i czeka i myśli, że ja mu otworzę balkon. Nie, Amorek, nie otworzę ci balkonu. Gdzie jest mój Amorek? Nie ma mojego Amorka? Jeju, nie ma mojego Amorka. Nie ma mojego Amorka. Gdzie mój Amorek? Idę go szukać. Wiecie, nie ma mojego Amorka. Idziemy go szukać. Idę szukać Amorka. Idę szukać. Idę szukać Amorka. Gdzie jest Amorek? Nie ma go. Nie ma go. Ani tu, ani tam. Nie ma mojego Amorka. Gdzie jest mój Amorek? Amorek, gdzie jesteś? Amorek, gdzie ty jesteś? A tu jesteś! Tak długo musieliśmy na ciebie czekać?
gwiazdo jedna mała, tak? Tak długo musieliśmy czekać, aż Amorek wreszcie wyjdzie spod firanki. No, tak widzicie jest. Piłeczka tylko i piłeczka i piłeczka. I co ja mam ci zrobić z tą piłeczką? Nie chce mi się grać. Nie chce mi się grać. Muszę zjeść śniadanie, ty już jadłeś, a ja jeszcze nie. No i to taki jest mały Urwis, mój kochany mały Urwis, nie? Jesteś moim kochanym Urwisem? Jesteś czy nie? Co ty masz tu za piłeczkę, co? Twoja? Nie, bo moja. Ojeju, tam wleciała. Ojeju, już szukamy je. Ojej, tu jest. Tu jest, tu jest. No i jestem teraz, moi kochani, ja. Niewystylizowana jak zawsze, niewyrobiona, niedorobiona i tak dalej, nie o to chodzi. Słuchajcie, byłam tak we warzywniaku i słuchajcie, kupiłam znowu jabłka. Tak mi ostatnio bierze coś na jabłka, że ja nie wiem, po prostu nie mogę, muszę nawet na wieczór jabłko zjeść, bo nie wytrzymam. Takie jabłuszka, zobaczcie, jakie ładne oni tam mają w tym moim warzywniaku. Już bym zjadła, ale nie, naszykowałam sobie, żeby później zjeść po obiedzie. A jeszcze kupiłam we warzywniaku coś, co teraz mi zastępuje chipsy. A mianowicie suszone jabłuszka, tak. Tutaj no kilo kosztuje chyba 40 parę złotych, to nawet jest dużo. Więc ja wzięłam 10 deko, bo taka paczuszka na mnie, no to akurat w sam raz. Mówię, niech będzie tylko na razie 10 deko. I to sobie chrupię jak po prostu są jakieś seriale, jak coś ogląda na Netflixie, zamiast właśnie chipsów. Mój mąż chipsy zajada, a ja zajadam coś takiego. Więc to jest bardzo fajna alternatywa zastępcza zamiast właśnie chipsów. I słuchajcie, teraz z Shein przyszło do mnie coś takiego. Zamówiłam takie czepki, takie wiecie, no foliowe na głowę, ponieważ ich jest bardzo dużo sztuk i naprawdę groszowe to były sprawy. A na przykład jak do fryzjerskiego idę, to tam na sztuki można kupić i nie wiem, teraz nie pamiętam ile płaciłam za jedną sztukę. Tak do 50 groszy, z 50 gdzieś tak 30-50 groszy na pewno. Więc sobie myślę, kurczę, tu mam taką pakę, nie wiem ile ich jest, ze 100 czy ileś. Więc mówię, nie, to tutaj zamawiam na Shein, lepiej się opłaca. Później zamówiłam sobie coś takiego do włosów, żeby właśnie przypinać, wiecie, tu jak się maluje podczas malowania. No bo widzę, że dużo też dziewczyn takie coś używa, więc mówię, ach, zamówię, przetestuję, zobaczę, czy mi to akurat zda egzamin. No i w takim kolorze widzicie, taki lekki róż i czarne. Później wzięłam jeszcze takie do włosów, to są takie tak jakby klamerki, nie wiem, klamerki fajnie nazwałam, takie spinki jakby, o, takie wiecie, żeby coś, nie, przetrzymać włosy, na przykład jak prostujemy, nie, to żeby sobie wziąć i cyk, i cyk, cyk sobie przypinać. Albo na przykład też pomyślałam sobie, że jak mam takie wałki szerokie, to żeby one mi się trzymały, jak na przykład chcę sobie podkręcić coś tam, na przykład tą grzywkę, no to jak na przykład chcę podkręcić sobie grzywkę, to tak sobie mogę, wiecie, ten wałek zrobić i cyk, i będzie trzymało, myślę, nie wiem, no takie, wiecie, tam też groszowe sprawy. I dwa takie puszki do makijażu w kolorze brązu. Mam taki jeden puszek kupiony w Rossmanie i jeden kosztował aż 7 i coś, a tu zobaczcie, dwie sztuki kosztowały 5 zeta. No to warto było wziąć i kupić. I wszystko dodałam do jednej paczki. Miałam akurat przesyłkę darmową, ale tylko i wyłącznie miałam opcję przez Pocztę Polską, ale długo nawet nie szło. Gdzieś to tak z 2 tygodnie szło. Także naprawdę, ja nawet o tej paczce zapomniałam i wczoraj był u mnie listonosz i zostawił właśnie karteczkę, że mam do odbioru paczkę. Ja się tak zastanawiałam, kurczę, jaka paczka, co to jest? Ale wczoraj nie mogłam odebrać, bo panie dopiero tam stemplowały i dzisiaj poszłam odebrać i tak się zastanawiałam, wie, kurczę, co to za paczka, co to tam jest? No i później jak przyszłam do domu, otwarłam, wie, kurczę, jaki człowiek ma sklerozę, czy zupełnie o niej zapomniałam, ale przyszła. Dobra, to ja kończę i jeszcze się dzisiaj może będziemy widzieć. Czekajcie, się zgapiłam. Dzisiaj się jeszcze będziemy pewnie widzieć, dlatego że jeszcze moi rodzice akurat jechali do galerii i z tej okazji, mówię, wykorzystam ich i przesłałam mamie SMS-a, który dostałam ze sklepu Martes, że przyszły moje takie dwie rzeczy sportowe,
które chciałam Wam pokazać. I mówię, wykorzystam ich, skoro jadą do galerii, to ich wykorzystam. I mówię do mamy, mamo, jedziecie do galerii? No jedziemy, no to mówię, jakbyś mogła mi odebrać paczkę już opłaconą, to bym była wdzięczna. No pewnie, no to... No to jak to nie skorzystać, prawda? Z takiej okazji, no. Więc jak będą wracać z tej galerii, to mi przywiozą tę paczkę i wtedy z Wami się tutaj połączę, żeby Wam po prostu pokazać, co też zamówiłam w sklepie Martes. Dobra, to kończę i widzimy się później, jak dostanę paczkę, jak moi rodzice przywiozą mi tę paczkę. Tylko kiedy oni wrócą z tej galerii, bo moja mama też jak do galerii pojedzie, to zaginie, nie ma kobieciny, ciężko się to dzwonić i w ogóle. Dobra, jakoś dziwnie wyglądam w tym sweterku, powiem Wam, nie wiem, może dlatego, że schudło mi się i zobaczcie. No, jakiś taki worek tu jest, widzę, że jak się ruszam, to jakoś tak, nie? W różne strony, to tak ona... jakoś brzydko się układa. W sumie to jest chyba bluza to była. Ja to kupiłam na Vinted. Taka, nie wiem, bluzo-sweter to jest, no. Więc jakoś tak niespecjalnie ładnie w niej wyglądam tutaj, widzę, podczas nagrywania, ale trudno. Dobra, także widzimy się później. Dobra, jestem i pokazuję Wam, co z tego matresu, bo chciałam powiedzieć Martes? Czekajcie. Martesu, tak, z Martesu zamówiłam. Boże, mylą mi się te nazwy, to wszystko. Martes. Zamówiłam taki oto ręcznik, zobaczcie, jaki wielki ręcznik. Taki wielki, który ma wymiary 80x130. Dlaczego ręcznik? Dlatego, że na siłowni pisze, żeby wchodzić z ręcznikami, żeby ćwiczyć na tych sprzętach na ręczniku, a nie tylko w ubraniu. I to jest takie tworzywko i zakończone jest, tak jak widać, takim przeszyciem. No, więc taki duży w sam raz, bo wiecie, te niektóre sprzęty, te do siedzenia, na przykład te krzesełka, czy jak to tam zwał, są takie duże, więc w sam raz będzie o tak, tutaj na oparcie i na dupkę w sam raz taki ręcznik. Jest bardzo fajny, taki, no widzę, taki, no. Przyda mi się. Dobra, i słuchajcie, teraz tak, szukałam bluzki takiej odpowiedniej, właśnie też na siłownię, takiej, żeby nie było widać, wiecie, cycków, nie? Czyli właśnie pod szyję. I nigdzie nie było jakichś fajnych, wszystko niby takie, wiecie, były takie pod szyję, ale... drogie, ale brzydkie, nie podobały mi się. Jedna mi tak wpadła w oko właśnie w tym Martes za niecałe 90 zł. Mówię, to jest to, Boże, jaka ja byłam zakochana już od razu. Mówię, muszę ją mieć. No i mam ją, ale jednak się okazało, że jest jedno ale. I zaraz Wam powiem, jakie. Najpierw pokażę, jaka to bluzka. Taka bluzeczka w rozmiarze L. Pierwszy raz w rozmiarze L, nie XL. Co za radość. Taka. Tutaj jest o. I tutaj, gdzie jest to przeszycie, to się już troszkę zmienia materiał. Czy to widać tu? Chyba widać, dobrze. I teraz tak, tutaj jest taki materiał o, a dalej jest materiał taki. No i z tyłu tutaj też jest ten znaczek, no i tak idzie. No więc taka bluzeczka i teraz tak, kto zgadnie, jak jest ale? Ano takie, że napis jest przyklejany, a nie jest naszywany. I boję się, że podczas prania on po prostu mi się popsuje w sensie takim, że zrobi się taki popękany. I wtedy już to nie będzie miało takiego uroku. Bo jak mi popęka ten napis, no to będzie to tak wyglądało brzydko. No ale tak, to jest naprawdę taka, jaką chciałam mieć. No kurczę, że też zawsze coś. Czemu? Po prostu boję się, że ten napis później się taki zrobi popękany, to będzie tak nieestetycznie wyglądało, brzydko. Jakby to nie wiadomo, jaka stara bluzka była, a ja no piorę w pralce i boję się, że po prostu mi się on zepsuje. Więc nie wiem, nad tym muszę się zastanowić. Dobra, to ja kończę, moi kochani. Kończę już, moi kochani. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym moim filmiku, w kolejnym moim dniu. Buziaki, pa, pa!